dzień dobry. Witam serdecznie na drugim Connecto Cafe. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o dokumentach i tak naprawdę tym, jak ich obieg wygląda w firmie. Ja nazywam się Magda Gościniak i będę miała możliwość i przyjemność moderowania dyskusji z panią Adrianną Panek-Kulawik z firmy Gralu oraz z moim kolegą Michałem Nowakiem, który jest szefem serwisu. Czym zajmuje się Gral? Gra zajmuje się głównie produkcją i montażem ślusarki aluminiowej, otworowej. To są to głównie fasady, konstrukcje przeciwpożarowe, okna, drzwi, raczej obiektowe. Czasami zdarzają się też klienci indywidualni. Ile u was osób pracuje na Connecto Data Management System? Około 10. Wdrożyliście system kiedy? W 2013 roku. A jakie obszary pracy z dokumentami obsługujecie dzięki temu systemowi? No właściwie wszystkie, które funkcjonują u nas w firmie, od pracowniczych, jakichś tam kadrowych, poprzez samochodowe, różne flotowe rzeczy. Głównie to są to też zamówienia, zlecenia, budżety, projekty budżetowe, faktury, no praktycznie wszystko, co funkcjonuje. Z perspektywy pracowników, co zmieniło się po wprowadzeniu systemu? Przede wszystkim mamy mniej papierów. Nie ma też sytuacji, kiedy na przykład kogoś nie ma w pracy, a zajmował się jakimś tematem i nikt nic nie wie, bo wszystko właśnie można znaleźć w DMS-ie. Pytanie do ciebie, bo w Gralu mamy 10 osób na co dzień korzystających z systemu i system zbudowany jest tak, że państwo mają uprawnienia i dostęp, nie przesyłacie sobie dokumentów. Jak wygląda sytuacja u innych klientów? U innych klientów, przede wszystkim większych, gdzie struktura organizacyjna wymaga powiększonego tematu i powiększonej kontroli dostępu, cały obieg dokumentów, a tak naprawdę obieg procesu wybranego w danej firmie, opiera się o przekazywanie dokumentów w tym obiegu poprzez prawa dostępu, jak i prawa do wykonywania danej czynności z możliwością oznaczenia bardzo ciekawych kategorii lub nawet zastosowania ciekawych rzeczy pod kątem półautomatów. Czyli jeżeli mamy możliwość w jakikolwiek przewidywalny sposób skategoryzować dokument, możemy pomijać niektóre ścieżki. Takim prostym przykładem może być nawet zatwierdzanie faktury kosztowej w obiegu dokumentów, gdzie na przykład główna księgowa ma uprawnienia do tego, aby akceptować bez rozmowy z prezesem, czy bez akceptacji prezesa faktury na przykład do 5000 zł. Pytanie do pani Adrianny. Jakby miała pani sobie przypomnieć ten moment jeszcze przed wdrożeniem elektronicznego obiegu danych? Lepiej nie. Ale to jednak poproszę. Co się działo? Przede wszystkim właśnie wszystkie dokumenty gdzieś tam w segregatorach, w pudłach, szukanie tego. Czasami pół dnia ktoś szukał jakiegoś zlecenia, żeby dowiedzieć się, gdzie ma jechać na serwis. Budżety w Excelu, każdy miał co innego. Zamówienia też były w pudłach, więc no jedna wielka katastrofa. Czy chciałabym pani do tego wrócić? Wiem, że nie powinnam zadawać tego pytania. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że dostaliśmy pismo ze Straży Miejskiej, że gdzieś tam znaleźli naszą szybę. I wcześniej trudno by nam było udowodnić coś takiego, że myśmy tego nie wyrzucili tam, bo trzeba było znaleźć serwis. Natomiast mieliśmy w DMS-ie właśnie pod konkretnym zleceniem, bo dostaliśmy numer tego zlecenia od firmy, która nam sprzedawała szybę, że takiego serwisu nie było, natomiast było zapytanie o taki serwis i klient się nie zgodził ze względu na wysoką cenę. Więc wymienił sobie tą szybę w własnym zakresie, a stłuczoną szybę gdzieś tam sobie wyrzucił. No to mocny akcent szybowy na koniec. Bardzo za niego dziękuję.